Nazywam się dr Ryszard Syroczyński. Jestem specjalistą od terapii małżeńskich. O! Widzę jacyś pacjenci, no, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan doktor Syroczyński? Syroczyński. Jak sro, to przyjdziemy później. Ty nie, ty. Ty. Dobry panie doktorze, dobry. No dzień dobry, no. Widzę państwo na terapię. Ja nie widzę. Chciałem powiedzieć, że nie widzę przeszkód, panie doktorze. No ogólnie mąż kiepsko widzi. No. Kiepsko. No ale skoro mąż kiepsko widzi, no to powinien się udać do okulisty, a nie do terapeuty. No tam był już ty. Byłem tak? Do okulisty, panie doktorze, no, byłem. No. I on mi kazał czytać jakieś litery z takiej tablicy. No i co? Ja mu mówię, że chętnie bym przeczytał, no ale przecież ja nie widzę tej tablicy. No. Najważniejsze, panie doktorze, że jeszcze dobrze autem jeździ, bo mi prawko zabrali, panie, to teraz on musi, no co no. zrobić, nie? No ja? Jeździ, no. Autem? No. No przecież może trafić w inne auto. Gdzie? Na chodniku? No przecież po pojezdni mu nie dom jeździć, gdzie tam? No jak? No przecież trafiłem jakąś babę, nie? A ta się drze na mnie, panie, co pan ślepy jest? No ja mówię, no, no jak ślepy, jak w nim trafiłem w Bieholniu? No panie doktorze, no jak pan powie, no ślepy, ja ślepy. Nie trafi. Nie, nie, ja już na ten temat nic więcej nie chcę słyszeć. Co nie? Przecież to... ja jestem terapeutą. No. Tak. Także może rozpoczniemy tą terapię. A to my jeszcze nie zaczęli. Nie, teraz. Zrobimy tak. Pan mi wypełni test, a z panią porozmawiam. Później się zamienimy. Tu proszę test do pana. Wybrane odpowiedzi niech pan zaznaczy ptaszkiem. A, no, panie co, doktorze, no, tak. A nie mógłbym długopisem? A nie, no, no jasne. Nie, nie, no tak, no proszę, proszę. Dziękuję. A co do pani, czy pani się tak zawsze ubiera? Ładnie. Dekolt trochę głębokie. Nie było innych, tak głęboki, nie? No i ja przepraszam, ale czy pani rosną włosy na piersiach? Co pan? No to za głęboki, no, no za głęboki. Świntuch. Nie, nie, no, no żart, żart, tak, no, przepraszam. Nie, już się teraz może pani wyluzuje. Niech sobie pani wyobrazi, że jest wieczór. Właśnie się położyła pani do łóżka. Leży sobie pani wygodnie na plecach. I o czym pani myśli? A to jest w sypialce? To rzeczebno by sufit na biało malować, bo muchy osrały. No nie, no źle. Na zielono? Źle. Już nie? No źle mówię, no. Jeszcze raz. No leży sobie pani w tym łóżku. Na plecach. Tak. Mąż właśnie się wykąpał w łazience. A to jest sobotę. Nie. A nie, to w sobotę, jak on się kąpie, to ja jeszcze nie leżę wyżej. Pani, to nie jest sobota. No jak nie sobota, jak on się kąpie? Panie, on w sobotę się wykąpie, zaraz po obiedzie i zaś mi idzie do łazy. Panie, do kolego gdzieś tam łazy, przyjdzie o północy, on plany, łokichany, pijany, czy panie, jakby tak działa, normalny. No, no właśnie, właśnie, no dobrze, no i niech sobie pani wyobrazi, że mąż wrócił do domu. I co pani wtedy mówi? Nic nie mówię. Nic nie mówię, ja tam nic nie mówię, to szkoda godania. Pani chodzi od razu się wrzeszczę. Pani ją wrzeszczę, ją się drę. Mów zaru, chłopie po kolei, jak było, co było. Bo jak so sama wymyślę, to będziesz miał całkiem przesrane. Tak mówię. Drze się na mnie, panie doktorze. Drze się. To takimi słowami, że wstyd powtórzyć. Tak, drze się na mnie. No, no pan się drze, no. Dziesię, no a może pani powinna jakieś środki na uspokojenie zażywać albo już, tabletki? Już, a, tablety, wziąć, on to źle, a nie źle, te witaminy, te minerały, a żelazo, wapno, teraz wapno. Wapno. No wapno, wapno, a wiesz co by było, jak ty byś wapno zażyła? No pustak by wyszedł, tak. Wapno. Panie doktorze,
a Jagulcie na żar zielazła i zaś jeszcze wiagrę zażu, to wie pan co było? Północ mi wskazywał. Północ wskazywał. Nie, nie, no. No ale, no wie pan, no nie próbował pan nigdy żonie tak, wie pan, coś tak, tak delikatnie szepnąć na uszko? Mojej żonie na uszko? Panie doktorze, przecież echo i łeb rozerwie. Ja mam przeloty, ja uszy myję. Widzi pan sam, co to za człowiek jest. Ja cała nerwowa, przecież pan, ja taka nerwowa, no przecież do człowieku. No ja nawet byłam u tego doktora od tych nerwów. To przecież ten doktor mi wyraźnie powiedział, że to inaczej nie będzie, bo w głowie wszystkie komórki są nerwowe. Pani, ja się dziwię, że on taki spokojny. No bo pije, nie? No przecież wszystkie czasopisma piszą, że alkohol zabija komórki nerwowe. Przeżywają mi no te spokojne, no. Sam pan widzi. Sam pan widzi. Nie, no, no widzę, że są problemy. No ale dobrze państwo trafiliście. Co do pani, to zróbmy tak. Skoro już się będzie pani kłaść wieczorem do łóżka, to niech pani te wszystkie swoje troski, kłopoty, problemy zostawi za drzwiami. Pan doktor myśli, że chłop i teściowo zgodzą się spać w altanie? Dość. Dość tej terapii. Idziemy. Nie, dziękuję. Idziemy. No nie, ale chwileczkę, no chwileczkę. No przecież dopiero co rozpoczęliśmy tą terapię. Ja. No, no co by pan chciał wiedzieć? No ale w ogóle jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, kiedy rozpoczął się ten wasz konflikt. Konflikt, wiecie, oj, to, oj, o dobrze pamiętam, panie, kiedy się rozpoczął, to Saro się w noc poślubną rozpoczął ten konflikt, w noc poślubną się rozpoczął. Tak, bo mówiłaś, że byłaś dziewicą. Bo byłam, spytaj się Zdzicha. Dość, panie doktorze, dość tej terapii, przez tą pańską terapię to jeszcze rozwód będziemy musieli wziąć, tak, tu są bilety, tak. Na 2 godziny tej pańskiej terapii. Wygraliśmy je na festynie parafialnym. Pan je dałeś naszemu księdzu? No, no oczywiście, że ja, no, no jest moim stałym klientem. No, no dobrze, dobrze, no my już pójdziemy. No słuchaj stary, ty tam jak będziemy bez tą recepcję przychodzić, to ty nie możesz tam patrzeć na tą recepcjonistkę pugołą. Wszystko na wierzchu wywalone. Tak, no. Czy to jest ruina, kobieto? Ruina czy nie ruina? Ja tam ją zaraz pójdę zakryć. Idziemy. Chwila, a długopis? No, a tak prywatnie do pana, to pan powinien się koniecznie udać do tego okulisty. Przecież moja recepcjonistka jest piękną, młodą, zgrabną dziewczyną. A pan co? Ruina? Ruina, panie doktorze. Oś się prosi, żeby ją zaraz rozebrać. A to sobie zostawię. Rzucę moim mądrym okiem na ruinę i poćwiczę zaznaczanie ptaszkiem. Do widzenia panu, panie doktorze. Do widzenia.